Czy są jakieś wieści od Fibonacciego? Zawołał cesarz Fryderyk II do swoich sług, wyraźnie zniecierpliwiony brakiem nowych informacji od swojego przyjaciela. Na razie brak. Usłyszał w odpowiedzi. Może znów podróżuje w celach naukowych. Bo Leonardo Pisano Fibonacci, wielki matematyk, bardzo często podróżował. Urodził się około 1170 roku w Pizie. Jego ojciec Bonaccio był kupcem. Powierzono mu stanowisko szefa włoskiej kolonii w Afryce Północnej. Właśnie tam, w algierskim mieście Bidżaja, u arabskiego nauczyciela, zaczął naukę matematyki mały Leonardo. Matematyka, zadania logiczne i łamigłówki matematyczne interesowały go już od najmłodszych lat. Najpierw wspólnie z ojcem, potem już sam dużo podróżował. Miał okazję poznać Syrię, Egipt, Prowansję, Grecję, Sycylię oraz kraje wschodu. W czasie tych podróży kształcił się, poznawał osiągnięcia europejskich, hinduskich i arabskich matematyków. Poznał dziesiętny system liczbowy. Około 1200 roku Leonardo Fibonacci przestał podróżować i osiadł na stałe w Pizie. Wynikiem jego podróży i badań były prace na temat algebry i geometrii. Znacząco przyczynił się do odrodzenia europejskiej matematyki po wiekach uśpienia na przełomie XII i XIII wieku. Do dzisiaj zachowały się jego dzieła Libera Baci, czyli Księga Rachunków albo Księga Liczydeł z 1202 roku, Praktyka Geometrie z 1220 roku oraz Flossi Liber Quadratorum, Księga Kwadratów. W swoich pracach przedstawił wiele interesujących problemów i zadań matematycznych. Rozpoczął też badania nad bardzo interesującym ciągiem liczbowym, który w XIX wieku nazwany został przez francuskiego matematyka Edwarda Lucasa jego nazwiskiem. Jest to ciąg Fibonacciego. W Libera Baci Fibonacci opisał system pozycyjny liczb i wyłożył podstawy arytmetyki. W pracy tej przedstawił większość swojego dorobku matematycznego, gromadzonego przez lata wytężonej pracy. Początek dzieła stanowią jego rozważania matematyczne i spostrzeżenia, poświęcone głównie arytmetyce liczb całkowitych, zapisanych w nowym systemie. Fibonacci zamieścił tam tablicę, w której pewne liczby zapisane były rzymskimi i jednocześnie indyjskimi cyframi. Na podstawie pozostawionych dzieł i dostępnych dokumentów niewiele wiadomo o samym Fibonaccim i jego życiu osobistym. Jedno jest pewne. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli swoich czasów. Zmarł w Italii około roku 1250, pozostawiając idee do dziś pogłębiane przez współczesnych naukowców.